chwilę mogą się zaprezentować, powiedzieć parę słów, przedstawić się swoich strojach, które były pierwotnymi strojami Lennona. Zapraszamy. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Krzysztof Stęsa-Wenny, jestem prezesem Ludowskiego Fanklubu. Muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy jedynym fanklubem, który jest autoryzowany przez The Beatles Story Museum w Liverpoolu i to jedyny właśnie w Polsce, więc mamy z czym się poszczycić. Lublin jest znany na arenie międzynarodowej wśród fanów Beatlesów. Poza tym nie chcę zabierać zbyt dużo czasu. Chciałem Państwu zaprezentować wzór z okładki Beatlesów Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, którym świętujemy dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale w tym miesiącu 50. rocznicę wydania tego najsłynniejszego albumu muzycznego. Dzięki tutaj panu radnemu Zbigniewowi Jurkowskiemu chcieliśmy się też zaprezentować w pewnym sensie militarnie, ale pod względem rocka psychodelicznego, który zawojował drugą połowę lat 60. Chciałbym też Państwu tutaj powiedzieć, że Beatlesi oraz sama muzyka Beatlesów jest ogromna tutaj opieka muzyki nie tylko ogólnopolskiej, ale też naszego miasta Lublina. Ponieważ warto wiedzieć o tym, że Lublin dotychczas od lat 70. do połowy lat 2000 był zagłębiem muzycznym oraz głównym lansorem muzyki popularnej. Warto wiedzieć, że dzięki tutaj dyrektorowi ówczesnego studia nagraniowego Hendrix, jakim był właśnie pan redaktor Jerzy Janiszewski, wylansowano wiele lubelskich zespołów. Oczywiście znane Budka Suflera, Wajn, Urszula, ale też warto pamiętać o zespołach innych, jak chociażby Minstrele, którzy byli pierwszym zespołem rock'n'rollowym, ale także pierwszymi polskimi Shadowsami. Oni pierwsi wylansowali tak zwany tutaj termin lubelski rock. Poza tym Bezimienni, tak samo Marek Rychuta czy Zbigniew Hołtys, a także inni artyści całej Lubelszczyzny nagrywali, tworzyli swoje utwory tutaj niedaleko, przy Obrońców Pokoju 2, w słynnym budynku Radia Lublin, gdzie jest jedno z najnowocześniejszych w ówczesnym czasie studiów nagraniowych, gdzie posiada najlepszą akustykę w Polsce, ale także na świecie. Trochę szkoda, że na razie nie powstają nowe utwory, ale warto wiedzieć, że oprócz naszych tu lubelskich lokalnych zespołów też nagrywali chociażby Słomanam, Big Cyc czy Republika, więc mamy tutaj czym się pochwalić i bądźmy dumni z Lublina, że jako zagłębia muzycznego, ale też przede wszystkim też zagłębia Beatlesów, ponieważ w naszym fanklubie obecnie jest ponad 800 członków do różnych tutaj zainteresowań, ponieważ muzyka Beatlesów w naszym takim założeniu jest takim tak zwanym centrum muzycznym, które odnosi się do Pink Floyd, Queen, Moody Blues, więc pod tym względem muzyka Beatlesów jest tutaj wszechstronna. No, mam nadzieję, że będziemy tutaj krążyć wokół tutaj naszego planu, żeby zaznawać szczegóły oraz samego tutaj stroju. Warto tutaj się przyjrzeć, że to jest właśnie oryginalny wzór stroju samego Johna Lennona, który prezentował się w zielonym odcieniu. Natomiast tutaj pod sceną jest też prezes honorowy Lubelskiego Fanklubu, który jest ubrany w stylistyce w stroju Johna Pierwsza Paula McCartneya. Oczywiście to nie jest wzór z jednym do jednego, w przeciwieństwie do mojego stroju. To odwzorowanie w stroju sierżanta Pierwsza. Jednakże tutaj jest taki przykład brytyjskiej inwazji drugiej połowy lat 60., gdzie muzyka psychodeliczna była takim, jakby powiedzieć, szerokim, ale później te
wreszcie uzyskała charakter międzynarodowy. I też to warto powiedzieć, że jedną rzecz być dumny z nimi, ponieważ spotkałam właśnie na Krakowie Marzeniu Jędrzejewskim. Jest to jedyna osoba, i to warto tutaj pamiętać, jedyna osoba, która z Polski, która była na oryginalny Woodstock 1969. Stąd studio Hendrix powstało nie z tego powodu, że tylko była to wyłącznie pasja dla redaktora, ale z tego względu, że sam Jimem Hendrixem pan Jerzy Jędrzejewski się spotkał. Więc tutaj mamy szerokie tradycje, że mamy człowieka, który to można go spotkać na różnych imprezach w Lublinie, który widział sam James Joplin, Grace Leaks, Jefferson Airplane, dlatego warto wiedzieć o tym. No i zapraszam serdecznie z imieniem właśnie tutaj jako prezes Polskiego Fan Klubu do naszego tutaj organizacji, żeby poznać te szczegóły, nie tylko też ludzie, którzy są tak właśnie w górę, ale także inne zespoły, nasze lubelskie, polskie. Dziękuję serdecznie.